O ile dezinformacja jako metoda walki informacyjnej jest już jako tako rozumiana przez ludzi, to decepcja, będąca często metodą walki psychologicznej, już nie za bardzo. Tak wynika zarówno z korespondencji, którą otrzymuję, jak i z dyskusji, w których biorę udział. Dlatego dziś przybliżę tematykę samej decepcji. Będzie również o pewnej zdradzie i związanym z nim oszustwie. Choć lepiej mówić w tym przypadku o wielu zdradach i o wielu oszustwach. OSS, Okiem Służb Specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb, zarówno tych państwowych, jak i tych w biznesie. Znam się na nich, gdyż związałem z nimi całe swoje życie zawodowe, niegdyś w strukturach służb specjalnych, a dziś szkoląc profesjonalistów wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Nazywam się Herman, Piotr Herman. Sztyrlitz po raz kolejny otwiera ten podcast. Sztyrlitz, mam dwie wiadomości. Złą i bardzo złą, powiedział Miller. Od której zacząć? Od złej. Radziecka radiotelegrafistka wszystko nam powiedziała. A ta bardzo zła? Nie nam powiedziała, tylko waszej żonie. Zanim przejdę do sedna, to mam wielką prośbę do ciebie. Chodzi o zasięgi, które są niemiłosiernie cięte przez wszystkie niemal social media. Dlatego gdziekolwiek słuchasz tego odcinka, to zasubskrybuj kanał i nie zapomnij odhaczyć dzwoneczka. Czasy są takie, że sama subskrypcja niewiele załatwia. Utrudniono nam życie tymi dzwoneczkami, nie zapominaj więc ich zaznaczać i z góry dziękuję Ci za to wielce, podobnie jak dziękuję Ci za to, że być może zdecydujesz się zostać patronem na patronite.pl. Zmiany w prowadzeniu tego podcastu są przyjmowane więcej niż życzliwie, więc je kontynuuję, choć otrzymywane sugestie i prośby jednoznacznie wskazują na to, że spora część z Was nie chce, bym zrezygnował z przekazywania wiedzy, czyli samego mięcha roboty wywiadowczej i operacyjnej. Od razu zaznaczam, że robię co mogę i mam nadzieję, że to jakoś wychodzi, by powiązać ze sobą treści lekkie ze specjalistycznymi. Zobaczymy, jak to pójdzie nam dzisiaj. Lecimy! No, jadziem! Na początku 1962 roku wyszedł na jaw wieloletni, zakrojony na szeroką skalę proceder związany z wykorzystywaniem poczty kurierskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych do celów prywatnych i przemytu. I tak rozpoczęła się tak zwana afera kurierska, jedna z największych afer finansowych w dziejach organów bezpieczeństwa PRL. Stoi ona tak naprawdę w jednym rzędzie z dwiema innymi późniejszymi sprawami o kryptonimach Zalew i Żelazo. Zacznę od spraw technicznych. Worki kurierskie były zamykane i pieczętowane. Jako poczta dyplomatyczna nie podlegały one sprawdzeniom na granicach. I nie podlegają nadal. Na zapieczętowane worki nakładano więc następne worki, które ponownie pieczętowano, a pomiędzy tymi workami umieszczano głównie zachodnie waluty, a konkretnie to złote monety 20-dolarowe. Całość zaś przewożono do PRL-u, gdzie worek zewnętrzny ściągano, szmal chowano i dzielono pomiędzy siebie i pakuneczek szedł do adresata nietknięty. Śledztwo wykazało, że w okresie od 1959 do stycznia 1962 roku wywieziono nielegalnie za granicę w poczcie kurierskiej około 225 tysięcy dolarów w banknotach, co stanowiło około 22,5 miliona złotych po kursie cinkciarskim, a do kraju wwieziono około 4,5 tysiąca złotych monet 20-dolarowych, czyli około 210 kg złota. Jak widzisz, nie było tego mało. Użyłem takiej formy warunkowej, że coś tam zrobiono, ale kto? Kurierzy. Kurierzy przewożący pocztę dyplomatyczną, innymi słowy, ludzie spec służb komunistycznej bezpieki.
Główni bohaterowie to pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych niższego szczebla, chociaż śledztwo w tej sprawie wykazało co najmniej nadużycia szefów oskarżonych, a jak nie szefów, to po prostu osób postawionych wyżej od kurierów. Mówię, że to byli ludzie spec-służb, ale w końcu chodziło o działania poza granicami ówczesnego państwa polskiego, więc cała ta afera uderzyła w wywiad. A w tamtym czasie nie była to jedyna duża wpadka wywiadu. Do klęski tej służby specjalnej swoje dołożyli dwaj defektorzy. To słowo pochodzące z języka angielskiego, oznaczające zdrajcę, zbiega. W omawianym przypadku było ich dwóch, kapitan Władysław Mróz i podpułkownik Michał Goleniewski. Nawiązali oni, przy czym każdy z osobna i niezależnie od siebie, współpracę z zachodnimi służbami specjalnymi. Przekazali masę informacji o wywiadzie PRL i konieczna była głęboka reorganizacja całego wywiadu. Oznacza to, że zaczęła się ona od tego, co zwykle. Od wstrzymania niemal całej pracy wywiadowczej, czyli operacyjno-rozpoznawczej, Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W mroźny zimowy dzień 1961 roku najcenniejszy podwójny agent służb zachodnich, oficer polskiego wywiadu, ostrzeżony o tym, że jego koledzy z polskiego wywiadu i KGB ścigają go, przemierzał ulicę Berlina. W końcu podpułkownik Michał Goleniewski dotarł do konsulatu USA i w następstwie 3-letnich ciągłych przesłuchań przez służby amerykańskie, CIA, dobrowolnie zdemaskował, uwaga, 1693 agentów bloku sowieckiego, ponad 1500 luda. Informacje te doprowadziły do schwytania najpoważniejszych szpiegów i rozbicia rezydentur szpiegowskich działających w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i 60. Przykładowo w Wielkiej Brytanii zdemaskował George'a Blake'a, czyli człowieka KGB w MI6, a także siatkę szpiegowską z Portland. MI5, czyli kontrwywiad angielski, wysłało mu w podziękowaniu srebrny kufel. To wszystko robi wrażenie, ale pomimo tak ogromnej skali udanego szpiegowania, CIA łaskawa nie była. Swoiste gry psychiczne wywołały u niego paranoję i urojenia, i dziś on jest znany głównie jako człowiek podający się za Aleksieja Romanowa, spadkobiercę ostatniego cara Rosji. Ponoć nie była to jednak pierwsza zdrada Goleniewskiego. W czasie II wojny światowej najprawdopodobniej kolaborował on z Niemcami. Według relacji, którą przekazał sam służbie imigracyjnej i naturalizacyjnej USA, w latach okupacji niemieckiej studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Później twierdził, że został aresztowany i osadzony w więzieniu przez władze niemieckie pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji. Z kolei prokurator przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie twierdził, że w latach 1940-1944 Goleniewski pracował jako księgowy w nieruchomościach rolnych na Tłocy i Wroniawie w województwie poznańskim. Innymi słowy, był współpracownikiem niemieckiej administracji okupacyjnej. Później został oficerem komunistycznego kontrwywiadu, a jeszcze później wywiadu, który szpiegował na rzecz radzieckiego KGB. I już w latach 50. stał się oficjalnym łącznikiem Urzędu Bezpieczeństwa z sowieckimi szefami wywiadu, co łączył z tajnym informowaniem Moskwy o działaniach swoich kolegów. Obie te funkcje, czyli ta jawna i niejawna, wymagały od niego podróżowania po krajach bloku sowieckiego, a także i na zachód. A nieco później zaczął szpiegować informację wojskową na rzecz FBI. Wspomnę, że owa informacja wojskowa, czyli GZI, Główny Zarząd Informacji, to z nazwy Polska Służba Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego. Z nazwy, gdyż było to najpierw przedłużenie, a później kontynuacja radzieckiego SMERSZA. Czyli była to służba sowiecka, a nie polska. Myślę, że temu tematowi poświęcę w końcu jakiś odcinek OSS.
Wracając jednak do Goleniewskiego, nie znam jego prawdziwych motywacji. Oczywiście sam twierdził, że pewnego dnia w Damaszku doznał oświecenia i zrozumiał, jak zły jest system komunistyczny, no niemal jak Szaweł Starsu, którego znamy jako świętego Pawła. Być może to prawda, a może i nie. Faktem jest jednak to, że w kwietniu 1958 roku nawiązał współpracę z Amerykanami. Postawił jednak warunek, że będzie współpracował jedynie z FBI, Federalnym Biurem Śledczym, gdyż jak sam stwierdził, każda inna amerykańska agencja wywiadowcza i każdy departament rządowy przeniknięte były przez wywiad Sowietów. Po eksfiltrowaniu go do USA, czyli tajnym wywiezieniu go do Stanów Zjednoczonych, Goleniewskiemu obiecano obywatelstwo amerykańskie i umowę o pracę w CIA jako konsultant. Wszystko szło po jego myśli, aż pojawił się inny słynny dezerter Anatolij Golicyn, który zdołał przekonać szefa kontrwywiadu CIA, że tylko on jest prawdziwym dezerterem, a wszyscy inni są fałszywi. Przy okazji, szefem kontrwywiadu był wówczas nie kto inny jak słynny James Hessus Angleton. W rezultacie w 1964 roku CIA zaczęła wycofywać się ze wszystkich obietnic złożonych Goleniewskiemu. Ba, agencja zaczęła nawet informować inne departamenty rządowe, że Goleniewski stracił rozum. I to pomimo tego, że w tym samym czasie nadal dostarczał rzetelnych informacji. Ponadto wielokrotnie zmieniano mu przykrywkową tożsamość i uniemożliwiono ubieganie się o obiecane mu obywatelstwo amerykańskie. I tak Goleniewski wpadł w sieć oszustw amerykańskiego wywiadu, w problemy finansowe, problemy emocjonalne i zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Cóż, przeszedł swoiste pranie mózgu, o którym już opowiadałem w odcinku 63 podcastu OSS – Okiem służb specjalnych. Zmarł w 1993 roku w Nowym Jorku, cały czas twierdząc, że jest carewiczem Aleksiejem. To nie jest cały życiorys Michała Goleniewskiego. Nie ruszałem bardzo istotnego wątku, który doprowadził do jego ucieczki, czyli namiętnego romansu z pewną Niemką, bigami, którą popełnił, ale dla tej opowieści nie ma to większego znaczenia. Chciałem ci pokazać, jak wyglądało życie wybitnego szpiega, które oparte było o wielokrotne zdrady. Mózg tego nie wytrzymał. Chyba że Golicyn powiedział prawdę i była to bardzo skomplikowana gra ze strony Sowietów, ale jak dla mnie to zbyt mało prawdopodobne. W odcinku 61 OSS pod tytułem Dezinformacja i decepcja starałem się wyjaśnić, czym różnią się od siebie obie te metody aktywnych działań wywiadowczych. Obie, to znaczy dezinformacja i decepcja. Aby nie tracić ponownie czasu na wyjaśnienia, odsyłam cię do tego odcinka podcastu. Nawiążę jedynie do tego, że wskazałem, że dezinformacja jest bronią masową stosowaną wobec określonych grup docelowych. Zaś decepcja to precyzyjna broń indywidualna, skierowana na indywidualne osoby, na decydentów. Co do zasady tak jest, choć jak to w życiu, nie do końca. To wina uproszczeń, które muszę stosować, aby wyjaśnić Ci najważniejsze koncepcje leżące u podstaw tzw. działań aktywnych służb specjalnych. Z tego, co powiedziałem przed chwilą, wynika dość istotny wniosek. Decepcja jest zwykle stosowana w ramach operacji psychologicznych, czyli atakujemy umysły indywidualne decydentów, a dezinformacja w ramach operacji informacyjnych atakujemy świadomość masową. Zanim przejdę dalej, to muszę Ci wskazać na coś, czego dotychczas nie poruszałem. Dla porządku i zrozumienia musisz odróżnić od siebie wojny informacyjne i psychologiczne od konkretnych, pojedynczych, nawet bardzo złożonych operacji informacyjnych i psychologicznych. Wojny i operacje są to zupełnie różne zagadnienia. Wojny informacyjne i psychologiczne są ściśle związane z pojęciem przestrzeni informacyjnej.
Nie chodzi o całość mediów znajdujących się na określonym terytorium, ale o masową informację generowaną przez te media i postrzeganą przez ludność danego terytorium. Chodzi po prostu o percepcję. Jest to taki rodzaj medialnej rzeczywistości. Celem wojny informacyjnej jest osiągnięcie dominacji informacyjnej, która ma na celu uniemożliwienie stronie przeciwnej pełnego wykorzystania owej przestrzeni informacyjnej. Celem zaś wojny psychologicznej jest takie oddziaływanie na ludzi, aby doprowadzić do zmiany ich cech psychologicznych, to znaczy do poglądów, opinii, orientacji, wartości, nastrojów, motywów, postaw, stereotypów, zachowań, wszystko w pożądanym kierunku, a także norm grupowych, nastrojów masowych i świadomości społecznej w ogóle. Zobacz na to, co dzieje się w przestrzeni informacyjnej w związku z wojną na Ukrainie. Celem obu stron konfliktu jest oddziaływanie na systemy informacyjne przeciwnika, które obejmują wszystkie środki, za pomocą których przeciwnik zdobywa wiedzę lub też stawia hipotezy, czyli systemy wiedzy i przekonań. Systemy informacyjne są środkiem, za pomocą którego przeciwnik otrzymuje informacje o stanie działań wojennych i kontroluje wojska. Na owe systemy informacyjne składają się wiedza, hipotezy, procesy decyzyjne i systemy przeciwne, zaś wynikiem ataków informacyjnych jest przekazanie przeciwnikowi informacji, które zmuszą go do zaprzestania działań zbrojnych. I tak rodzi się pytanie o to, z jakiego powodu może on powstrzymać te działania wojenne. Możliwych przyczyn jest wiele. Brak możliwości kontrolowania sił zbrojnych, demoralizacja, informacja i nie ma znaczenia, czy prawdziwa, czy domniemania, o tym, że wojska zostały zniszczone, że bezpieczniej jest się poddać, lub też, że bardziej opłaca się zatrzymać wojnę, niż kontynuować walkę i tak dalej i tym podobne. I zauważ, że w tym odcinku podcastu, podobnie jak i w OSS 061 Dezinformacja i Decepcja, nie mówię o wojnach, ale o operacjach informacyjnych i psychologicznych, będących dwiema płaszczyznami komunikacji strategicznej państwa. Przypominam, że kolejne dwie to dyplomacja publiczna i public affairs. Ponieważ poruszam temat decepcji, to odnoszę się do operacji psychologicznych, czyli zaplanowanych działań mających na celu przekazanie odbiorcom wybranych informacji i wskaźników, aby wpłynąć na ich emocje, motywy i obiektywne rozumowanie, a w ostateczności na zachowanie rządów, organizacji, grup i jednostek. Czym jest decepcja, czyli oszustwo? Otóż jest to proces korzystnego narzucania fałszu na postrzeganie rzeczywistości przez cel, przez odbiorcę. Zauważ, że taka prosta definicja obejmuje aż trzy podstawowe pojęcia. Przede wszystkim podkreśla ideę, że oszustwo musi mieć cel. Powtórę promuje ideę wykorzystania oszustwa do zdobycia przewagi. Kluczem do zaplanowania decepcji jest bowiem umiejętność wyobrażenia sobie przyszłej sytuacji, która jest bardziej korzystna dla realizacji celów oszusta, niż w sytuacji, gdyby ów oszust nie dokonał oszustwa. W końcu podkreśla koncepcję narzucania fałszu na postrzeganie rzeczywistości przez cel, przez odbiorcę. Sprawa niby prosta, a już przy tak nieskomplikowanej definicji zaczyna się nieco gmatwać. Tym bardziej, że zawsze, podkreślam zawsze, owa fałszywa percepcja przybiera formę opowieści. Przykład. Stosując dmuchane czołgi, armia tworzy całą opowieść dla przeciwnika o tym, jakież to oddziały powstały, gdzie stacjonują, gdzie są ich sztaby, gdzie się przemieściły, jakimi dysponują siłami, środkami i tym podobne. To jak matwam dalej, by wszystko było jasne. Bo chodzi o to, by wszystko było jednoznaczne, prawda? Fajnie, ale mówimy teraz o oszustwie, a ono bazuje na niejednoznaczności. Decepcja przybiera bowiem dwie podstawowe formy. To jest albo wprowadza w błąd, albo zwiększa niejednoznaczność. I już tłumaczę, o co w tym chodzi. Wprowadzając w błąd, zmniejsza niejednoznaczność poprzez zwiększenie atrakcyjności niewłaściwej alternatywy.
Celem jest przekonanie przeciwnika o fałszywym obrazie sytuacji. W literaturze anglosaskiej ten typ znany jest jako oszustwo typu M, Misleading Deceptions, gdyż ma na celu wprowadzenie przeciwnika w błąd w określonym i z góry ustalonym kierunku. Teraz kolejne zdanie ważne, wyjaśniające, czym jest drugi rodzaj decepcji, zwiększający niejednoznaczność. To przeciwieństwo typu pierwszego oszustwa, polegające na zwiększeniu niepewności lub dezorientacji w taki sposób, aby cel ataku nie był pewny, w co wierzyć. Anglosasi określają je mianem oszustw typu A, Ambiguity Increasing Deceptions. Takie oszustwa mają na celu stworzenie i utrzymanie poziomu niejasności na wystarczająco wysokim poziomie, aby ochronić tajemnicę rzeczywiście prowadzonej operacji. Oznacza to, że mają na celu ukrycie krytycznych elementów prawdy, aby odciągnąć przeciwnika od prawdy. Niekoniecznie od konkretnej alternatywy, jaką przeciwnik ma, ale po prostu chodzi o zwiększenie zakresu niepoprawnych alternatyw, które przeciwnik musi wziąć pod uwagę. Zobacz, wszystkie oszustwa w rozumieniu decepcji są wymierzone w jakiś cel, a metodologia decepcji dotyczy trzech rodzajów celów, trzech rodzajów odbiorców. Albo decydenta, zwykle przywódcy wojskowego lub narodowego, czy też państwowego, albo przeciwnej służby specjalnej, zwykle wywiadowczej, albo określonej grupy, ale innej niż służba specjalna. Jak widzisz, w każdym przypadku decepcji cel jest inny, ale wszystkie trzy mają coś wspólnego. Przeciwko wszystkim można wykorzystać oszustwo wprowadzające w błąd lub zwiększające niejednoznaczność. Zanim krótko scharakteryzuję każdy z typów odbiorców, w tym miejscu przypomnę Ci o tym, że decepcja co do zasady jest wyspecjalizowaną bronią indywidualną. Decydent. W operacjach, w których przeprowadza się najwięcej oszustw, wprowadzenie w błąd dowódcy przeciwnika zwykle skutkuje sukcesem na polu bitwy. Celem nie jest zmuszenie przeciwnika do myślenia, ale chodzi o to, aby przeciwnik zrobił coś i to coś konkretnego. Nie zawsze jest konieczne, aby decydent u przeciwnika wierzył w fałszywy stan rzeczy. Wystarczy bowiem, aby tak się przejmował jego prawdopodobieństwem, że czuje, że musi o to zadbać. I przypominam, że brak działania jest formą działania. Decyzja, aby nic nie robić, nadal jest decyzją. Ponadto proszę pamiętać o tym, że celem decepcji są osoby podejmujące decyzje, nie zaś służby wywiadowcze. One są klientami oszustwa, a nie celami. Służba specjalna. W kontrwywiadzie częstym celem oszustwa jest wprowadzenie w błąd służby wywiadowczej przeciwnika co do możliwości wywiadowczych oszustów, tzw. źródeł i metod. Powszechnie wiadomo, że jeśli oszust może nakłonić jednostkę wywiadowczą do dojścia do pewnego wniosku, to ta będzie się go trzymać, dopóki dowody przeciwne nie staną się przytłaczające. Ta falsyfikacja musi być przytłaczająca, ona nie musi być zwykła. Natomiast oszustwa zwiększające niejednoznaczność mogą mieć przeciwny i ogólnie niepożądany efekt w kontrwywiadzie. Mogą skupić przeciwną służbę na rozwiązywaniu niejasności. A tutaj istotnym czynnikiem jest czas. I jeśli tylko przeciwna służba poświęci na wyjaśnianie niejasności na przykład miesiąc, to może to wystarczyć, aby oszustwo się powiodło. Określona grupa. Istnieje pewien szczególny przypadek, gdy odbiorcą działań decepcyjnych nie jest konkretna osoba, lecz zdefiniowana grupa. Zarówno oszustwa wprowadzające w błąd, jak i zwiększające niejednoznaczność odgrywają ważną rolę w nowych typach konfliktów. Ponieważ nietradycyjne konflikty wciąż się rozwijają i otwierają się na nowe kanały do wysyłania oszukańczych wiadomości do dużych grup, istnieje potrzeba stosowania długoterminowej decepcji, która nie jest związana z konkretnymi wydarzeniami, ani też nie ma na celu podjęcia konkretnej decyzji. Rezultatem jest po prostu doprowadzenie do korzystnej sytuacji lub też powstanie sprzyjającego stanu rzeczy.
aby decepcja mogła zostać zrealizowana, to niezbędne jest przestrzeganie czterech zasad, które zidentyfikowano jako prawdę, zaprzeczenie, podstęp i wprowadzenie w błąd. Pierwsze trzy zasady, prawda, zaprzeczenie i podstęp, pozwalają oszustowi przedstawić odbiorcy, czyli celowi, pożądane dane, jednocześnie redukując lub też eliminując sygnały, których przeciwnik potrzebuje, aby wytworzyć właściwą percepcję, czyli akuratne postrzeganie. Czwarta zaś zasada, wprowadzenie w błąd, prowadzi przeciwnika do atrakcyjnej alternatywy, która przykuwa jego uwagę do wiarygodnej przykrywki. Prawda. Każde oszustwo działa w kontekście tego, co jest prawdą. Prawda stanowi podstawę percepcji i przekonań. Są one następnie akceptowane przez przeciwnika i mogą zostać wykorzystane w oszustwie. Często dostarczanie przeciwnikowi prawdziwych danych określa wiarygodność przyszłej komunikacji, na której ten się upiera. Prawdę można przedstawić przeciwnikowi lub też sojusznikowi bez zamiaru oszukania. Często jest ona jednak przedstawiana jako część warunkowania, to jest powtarzania wzorca operacji, np. sygnały, ruchy wojsk lub też podobne czynności. Chodzi o to, aby celowo przyzwyczaić cel do wzorca przyjaznego lub też do wiarygodnego zachowania w celu znieczulenia przeciwników na oznaki planowanego działania. Zbieramy wojska na granicy i twierdzimy, że robimy ćwiczenia wojskowe. Zaprzeczenie. Decepcja, czyli oszustwo, często łączy się z zaprzeczeniem. Ale można również stosować zaprzeczanie bez prowadzenia aktywnej decepcji. Dlatego zaprzeczanie jest często używane, gdy nie jest planowane prowadzenie decepcji. To znaczy ostatecznym celem jest po prostu zaprzeczenie wiedzy. Z tego typu zaprzeczeniami rutynowo radzą sobie funkcjonariusze spec-służb pracujący z osobowymi źródłami informacji. Organizacje terrorystyczne i kartele narkotykowe rutynowo stosują zabezpieczenia operacyjne, aby odmawiać informacji o swoich działaniach osobowym źródłom danych. Dyplomaci i wojskowi chronią swoje ważne komunikaty, szyfrując je. Jednostki wojskowe w terenie ukrywają pojazdy, artylerię za pomocą kamuflażu i tak dalej. Nas jednak interesuje to zaprzeczenie, które jest częścią decepcji. Można bowiem zaprzeczać bez zamiaru decepcji, ale już nie odwrotnie. Bezpieczeństwo operacyjne jest tak samo ważne dla operacji oszustwa, jak i dla rzeczywistej operacji, jeśli nie bardziej, w zależności od tego, jak duży sukces zależy od planu oszustwa. W rzeczywistości każde oszustwo, każda decepcja wymaga odmowy dostępu przeciwnikowi do niektórych części prawdy. Zaprzeczenie ukrywa aspekty tego, co jest prawdą, takie jak twoje prawdziwe intencje i możliwości. Zaprzeczenie stosowane jako część decepcji jest często częścią manipulacji, która wymaga mieszania prawdziwych i fałszywych informacji. Można na przykład użyć manipulacji, aby stworzyć wrażenie siły tam, gdzie w rzeczywistości jesteśmy słabi, lub też odwrotnie. Podstęp. Skuteczna decepcja zwykle wymaga zastosowania podstępu. Bez podstępu odbiorca decepcji staje się tylko ofiarą błędnego postrzegania z powodu zaprzeczenia, dezinformacji lub też samooszukiwania, co nie jest tym samym, co celowa decepcja. Podstęp z kolei wymaga zmyślenia, czyli przedstawienia fałszu jako prawdy. Wprowadzenie w błąd. Wprowadzenie w błąd wymaga manipulowania percepcją przeciwnika w określonym kierunku, by odwrócić przeciwnika od prawdy i skierować go w stronę fałszywego postrzegania. W operacjach dywersyjnych służy do przekierowywania uwagi przeciwnika z miejsca, w którym nastąpi prawdziwa operacja. Wprowadzenie w błąd obejmuje trzy pozostałe zasady oszustwa, zasady decepcji. Zawiera prawdę, istotną część wielkiego oszustwa. Zaprzeczenie jest konieczne do ochrony informacji o rzeczywistej sytuacji, zaś podstęp tworzy fałszywe postrzeganie. Wprowadzanie zaś w błąd zależy od dobrego zrozumienia źródeł i procesów wywiadowczych przeciwnika.
dziś byłoby to na tyle. Nie zapomnij zaglądać na bloga szpiegul.pl, bo po prostu warto. Zaś do mnie możesz pisać na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!